Cześć, witajcie na kanale Falowelowe. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego włosy się kręcą. Zapraszam. Dlaczego włosy się kręcą? Kiedy szukałam odpowiedzi na to pytanie, zdałam sobie sprawę, że w sumie, a dlaczego pytamy się, dlaczego włosy się kręcą, a nie na przykład, dlaczego włosy są proste, albo dlaczego włosy się nie kręcą. W takim sensie, że włosy kręcone, przynajmniej w populacji europejskiej, ale myślę, że w światowej także, są w większości, tak? No 55% Europejczyków ma włosy kręcone, w tym 15% typowo kręcone, 40% falowane, a 45% ma włosy proste, czyli jakby te proste są jednak w mniejszości. Dodatkowo, jak weźmiemy sobie to migrowanie człowieka po świecie, tak? No, kolebka człowieka znajduje się w Afryce, stamtąd sobie wyemigrował do Europy, do Azji, no i te włosy pierwotne, no, były kręcone, tak? Dopiero później pojawiły się włosy proste, które są w mniejszości. I tak naprawdę zazwyczaj, jak coś się właśnie pojawia tak nagle w mniejszości, to wtedy zadajemy pytanie, skąd coś tam się wzięło, tak? No nie wiem, na przykład jest sobie stado czarnych kruków, no i to jest dla nas normalne, tak? O, no kruki są czarne, nie zadajemy sobie zazwyczaj pytań, dlaczego są czarne, a nie niebieskie, ale na przykład nagle się pojawi albinos, bądź ten wariant leucystyczny, który ma gdzieś tam białe piórka, no i wtedy, o, dlaczego ten kruk jest biały, białawy, tak? I to jakby wzbudza naszą ciekawość, a tutaj jakby jest odwrotnie, że pytamy się jakby z naszej perspektywy, że o, dlaczego włosy się kręcą, zamiast się właśnie zapytać, dlaczego nagle zaczęły być proste, no bo to jest w sumie bardziej ciekawe, tak? Co się stało, że nagle włosy zaczęły być proste i po co? Ale dobra, to tylko taka moja rozkmina na wstęp. A teraz przechodzę już do odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule tego filmiku, a właściwie w sumie na dwa. Zarówno na to, co powoduje kręcone włosy, oraz na to, co powoduje proste włosy. A przynajmniej to, co dotychczas ustalili naukowcy, bo wciąż to jest do końca taki temat nie do końca zbadany, niestety. Na takim najprostszym poziomie to, czy mamy kręcone, czy też proste włosy, bądź falowane, zależy od kształtu naszej cebulki w przekroju poprzecznym. Cebulka włosowa zawiera w sobie żywe komórki, które produkują składowe włosa. Główną składową włosa oczywiście jest keratyna, czyli taki rodzaj białka. Keratynę też możemy na przykład znaleźć w naszych paznokciach. Komórki wraz ze wzrostem włosa powoli jakby wychodzą z mieszka włosowego, z tej swojej cebulki, obumierają i stają się włosem. Czyli w sumie, no, można powiedzieć, że tutaj na głowie mamy miliony, jak nie miliardy umarłych komórek. No i teraz właśnie jak przetniemy tę cebulkę poprzecznie, to możemy zobaczyć takie trzy kształty. Jest to okrągły. Jeżeli macie okrągłe cebulki, to macie również proste włosy. Jeżeli są one bardziej takie owalne, troszkę spłaszczone, to najpewniej macie włosy falowane. Jeżeli cebulki są mocno owalne, bądź wręcz takie dyskowate, to jesteście posiadaczami włosów kręconych. Oprócz tutaj tej różnej morfologii tych cebulek, możecie też zobaczyć, że te cebulki, te mieszki tak naprawdę włosowe odchodzące od tych cebulek, wychodzą ze skóry pod różnym kątem. I na przykład te od prostowłosych wychodzą prostopadle, a te od najbardziej kręconowłosych już bardziej jednak pod takim kątem, nie wiem, 35 stopni, czy ile to jest, w każdym razie to pewnie też zależy właśnie od pojedynczego, że tak powiem, osobnika, który ma takie włosy. Jeśli chodzi teraz o to wyrastanie włosa pod różnym kątem z mieszka właśnie włosowego, to skojarzyło mi się z przeciąganiem taśmy, na przykład takiej ozdobnej do prezentów, takiej tasiemki, przez nożyczki, żeby ją zakręcić. Zaraz to zademonstruję, ale to jeszcze tak wyjaśnię. Oczywiście to jest tylko takie o moje porównanie, może żeby lepiej to zrozumieć. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, ale czemu nie? Nie miałam akurat tasiemki, ale tutaj wycięłam taką kartkę papieru, bo to też działa. Tutaj mam nożyczki i wiecie, jakby taką kartkę o przesunąć po nożyczkach pod kątem prostym, to ona nadal po takim przesunięciu, tak,
pod kątem prostym jest prosta. Jednak jeżeli zrobię to, mam nadzieję, że to widać. Sorry, mam brudne nożyczki obklejone od innych taśm, ale nie mam czasu, żeby tego wytrzeć. Ale dobra, wracajmy do naszego pokazu. Jeżeli tę taśmę chwycę znowu nie pod kątem prostym, czyli nie tak i mamy znowu prostą, ale pod ukosem, czyli tak jak wyrastają włosy kręcone i wtedy ją przeciągnę, no to tasiemka się skręca, tak? Im mniejszy kąt, tym większy skręt. I jakby tak mi się to skojarzyło, no widzicie na tym obrazku, tak? Że tutaj wyrastają włosy proste pod kątem prostym, a te kręcone właśnie pod takim zgiętym, więc kto wie, może to zgięcie właśnie ma jakoś trochę mechanicznie pomóc tym włosom się skręcać, żeby wywołać właśnie te siły naprężenia, żeby wspomóc je. Oczywiście już sama struktura tej keratyny i tak dalej włosów kręconych jest inna, ale tutaj być może jest to jakaś siła wspomagająca, bądź, no wiecie, to też jest tuż przy wyjściu to zgięcie zmierzchka włosowego, więc możliwe, że te komórki tam jeszcze jakby nie są do końca uformowane we włos i być może to im jest takim finalnym uformowaniem, ale to wiecie, tylko moje gdybanie, możliwe, że to w ogóle nic nie ma wspólnego z rzeczywistością. Tak więc tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o cebulki, jeżeli chodzi o włosy, że tutaj te kształty, że to ma wpływ na to, czy się kręcą, czy są proste. Teraz przejdźmy troszkę poziom niżej, do komórek. No i oczywiście no, naukowcy też zaczęli rozkminiać, jak to ma się jakby w rozkładzie komórek we włosie. I były różne teorie, znaczy różne, w sumie dwie główne. I tak, i pierwsza zakładała, tutaj macie moje nieudolne rysunki, ale mam nadzieję, że są one przejrzyste. I tak, pierwsza teoria zakładała, że po stronie, gdzie włos się kręci, czyli tutaj na tym zakręcie włosa, są tutaj te komórki na zielono narysowane. Wyobraźcie sobie, że to na zielono to są komórki. Że te komórki, po prostu jest ich mniej, a na zewnątrz jest więcej komórek i dlatego włos się zagina, tak? Czyli robi loki potem. Druga teoria była taka, że co prawda nie ma różnicy w komórkach, że te po stronie skrętu, po stronie wewnętrznej jakby loka nie różnią się ilością komórek, nie ma ich więcej, ale że są krótsze. Czyli te komórki po stronie wewnętrznej są krótsze, te po stronie zewnętrznej skrętu są dłuższe, no i stąd też mamy właśnie skręt. Tutaj mam nadzieję, że to dobrze przedstawiłam na tych rysunkach. I niestety z pewnych względów włosy ludzkie było ciężko zbadać pod tym względem, jednak owiec było już prościej. I co się okazało, że teoria numer 2 jest prawdziwa. Przynajmniej prawdziwa dla owiec, czyli owce miały dłuższe pojedyncze komórki po stronie zewnętrznej loka i krótsze komórki po stronie wewnętrznej loka. Z tym, że też nie można było na tej podstawie tych ilości komórek przewidzieć, jaki będzie typ skrętu tego loczka owczego i też niektóre te długości tych komórek się pokrywały, czyli na przykład nie wiem, taka komórka była też na zewnątrz loka i wewnątrz loka, jednak no statystycznie w środku loka były krótsze, na zewnętrznej były dłuższe i to też jakby tworzyło takie naprężenia, żeby ten włos się kręcił. I okej, okay, wiemy jak to jest u owiec, najprawdopodobniej jest też tak u innych ssaków, jednak nie da się tego w 100% powiedzieć. Kto wie, być może kiedyś zrobi się badania też jakoś, będzie taka możliwość, żeby zrobić to na ludziach, na ludzkim włosie i okaże się, że być może ta pierwsza teoria jest powodem kręcenia się włosów u ludzi. Więc wiecie, to tylko jako taka ciekawostka. A teraz przejdźmy już bardziej do takich molekularnych rzeczy, czyli czy znamy jakieś geny, które są odpowiedzialne za kręcenie włosów, jakieś, nie wiem, allele bądź, nie wiem, mutacje. No i tutaj też przeprowadzono badania, ale tak jak już wspomniałam, to są tylko jakieś tropy, niestety nie ma nic konkretnego, no ale i tak Wam opowiem.
Od dawna ustalono, że kręcone włosy są cechą dominującą, przynajmniej u rasy kaukaskiej, a proste włosy są cechą recesywną. To oznacza dwie rzeczy. Pierwszą, że jeżeli osoba ma w sobie allel genu, który warunkuje kręcone włosy, oraz jeden allel genu, który warunkuje proste włosy, to będzie ona miała kręcone włosy, no ponieważ jest to dominująca cecha. Drugą rzecz, którą to nam jakby mówi, to to, że kręcone włosy to prosta cecha i najprawdopodobniej jest dziedziczona jednogenowo, czyli jeden gen odpowiada tylko za kręcone włosy. Przynajmniej no, takie są założenia. Niby sprawa wydaje się prosta, odnaleźć gen, który odpowiada za kręcenie się włosów, no jednak do dzisiaj go nie znaleziono. No i sprawa też nie wydaje mi się taka prosta, czy to jest tak do końca gen dominujący, może też nie zawsze, w takim sensie, że no nie jeden z nas zna osobę, która ma loczki, a rodzice mają kompletnie proste włosy i na bank nie byli adoptowani ani nic z tych rzeczy, więc dlaczego, tak? No dlaczego tak się dzieje, skoro jest to cecha dominująca i skoro jest cechą dominującą, to też dlaczego mamy tak wiele różnych typów skrętu, tak? Bo powiedzmy, no falowane włosy, takie jak ja mam i wielu innych, ile tam było, 40% Europejczyków, no są gdzieś tam po środku, więc to jakby była cecha jednak, nie wiem w sumie jaka, kodominująca, bądź po prostu wielogenowa. Ciężko powiedzieć, zwłaszcza, że też w ekspresję tego genu wchodzą często hormony, jakby uaktywniają geny, które są odpowiedzialne za kręcenie bądź prostowanie włosów. Wiele z nas miało głowy, które były prostowłose, a potem na przykład pod wpływem ciąży, okresu dojrzewania, menopauzy, zaczęcia zażywania środków antykoncepcyjnych, nagle włosy zaczęły się kręcić, po prostu drobne spiralki. Czyli co, wcześniej nie mieliśmy genu kręconych włosów, a potem nagle się pojawił w jakimś magicznym przełączniku hormonalnym. Niestety tak jest, że być może ten gen jest jakoś uaktywniany właśnie hormonalnie, bądź wyłączany, bo też są odwrotne przypadki, że ktoś miał całe życie loczki, potem właśnie nastąpiła zmiana hormonalna, no i nagle włosy zaczęły być proste, więc ciężko śledzić ten gen, ponieważ właśnie może się chować i ujawniać. U niektórych być może całe życie może się nie ujawniać, więc kto wie, może rzeczywiście jest to gen jakby dominujący, jednak być może nie zawsze się ujawnia, ponieważ brakuje odpowiedniego tła środowiskowego. Czyli być może mam koleżankę nawet, która ma właśnie mega loczki, drobniutkie, rodzice mają proste włosy, koleżanka jest podobna do obu rodziców, więc no nie ma, wiecie, jakichś innych dziwnych teorii na ten temat. I kto wie, być może jej mama bądź jej tata mają ten gen tych kręconych włosów, w sensie no muszą mieć, no bo jest ich córką, tylko po prostu nie został on ujawniony pod wpływem działania tych hormonów bądź jakiegoś innego czynnika zewnętrznego. Więc naprawdę to jest taka sprawa dosyć skomplikowana, bo tutaj wchodzą różne rzeczy, jakby się na to wszystko nakładają, na ekspresję tego genu. Kto wie, może to jest nawet, zresztą zaraz Wam powiem, ale może jakaś taka trochę cecha ilościowa, bądź na przykład zależy od kilku różnych genów i jakby to wytłumaczyć? Załóżmy, że na przykład zielone oczy, tak? No to jest połączenie tego troszkę takiego brązowego, żółtego barwnika plus niebieskiego, ale wiadomo, że niebieski to tak naprawdę jest brak barwnika. W każdym razie no, są też allele dominujące, allele recesywne i gdybym na przykład ja miała troszkę więcej barwnika, to pewnie miałabym brązowe oczy. Troszkę mniej, to miałabym niebieskie, tak? To mam jakieś takie zielonkawe. I może tak samo właśnie jest z włosami, że zależy ile jest tego genu kręcenia, to są może bardziej bądź mniej kręcone. Rozumiecie? Tak samo z oczami, tak? Że to po prostu zależy od jakichś genów, które być może się kumulują. No nie odkryto jeszcze tego. Mam nadzieję, że wkrótce to się odkryje. A zaraz Wam
opowiem o genach, o allelach, które już zostały odkryte i właśnie wiąże się je z tym, czy włosy się kręcą, czy też nie. Naukowcy bodajże z Australii, jeżeli dobrze pamiętam, ja też Wam zalinkuję te wszystkie źródła, z których dzisiaj Wam mówię informacje na dole, więc jeżeli byście byli bardziej zainteresowani tym tematem, to sobie poczytajcie. No niestety są one po angielsku, ale no, Google Translate też nie aż tak źle tłumaczy, więc możecie sobie to poczytać dla zgłębienia tematu. W każdym razie robiono takie badania na bliźniakach i chyba gdzieś tam na ich rodzinie, żeby właśnie znaleźć ten gen, który odpowiada za loki, czy tam za proste włosy. I według mnie to badanie też może być troszkę nieadekwatne. Tutaj powiem dlaczego, ponieważ tam patrzono, jakie kto ma włosy właśnie, czy ma loki, czy ma proste. Z tym, że dorosłych, u dzieci po prostu się patrzono, jakie mają włosy, oceniano to, a dorosłych się po prostu pytano. Z tym, że może dobrze kojarzycie, że sporo osób, które ma kręcone, zwłaszcza falowane włosy, nie wie, że ma kręcone czy też falowane włosy, ponieważ po prostu zawsze je rozczesują i myślą, że po prostu mają proste włosy, które są trochę niesforne i zniszczone. Więc ci dorośli, którzy w tym badaniu mówili, jakie mają włosy, mogli sami nie wiedzieć o tym, że mają loki czy też fale i po prostu mówili, że mają proste włosy. Stąd uważam, że to jest trochę obarczone błędem, ale i tak myślę, że dużo wnosi to badanie. Tak czy inaczej odkryto jakieś fajne geny powiązane z lokami i z prostymi włosami. W tym badaniu odkryto, że jednym z genów, który jest odpowiedzialny za kręcone włosy, jest gen TCHH, czyli gen odpowiedzialny za wytworzenie się białka trichohyaliny. Jest to białko, którego ekspresja głównie zachodzi w mieszkach włosowych. I to białko jest odpowiedzialne jakby za łączenie ze sobą prekursorów keratyny, za łączenie ich w jedną całość. No i jak one są złączone, tak, ta keratyna, no to potem wyrasta nam włókno keratynowe, które jest naszym włosem. Tak więc myślę, że to jest fajny trop, ponieważ właśnie ta trichohyalina może nam łączyć właśnie te włókna keratynowe w różny sposób, między innymi powodując w jakiś sposób ich skręcanie bądź właśnie rośnięcie na prosto. I okazało się, że allel tego genu, zwany allelem A, jest w większości populacji na świecie obecny. Jednak kiedyś w historii ludzkości pojawiła się mutacja tego genu, która doprowadziła do powstania allelu T. I okazało się, że aż 70% osób badanych, mających właśnie wariant T, ma proste włosy. Z tych danych możemy też wywnioskować to, co powiedziałam wcześniej, czyli że kręcono włosy osoby były naszymi wspólnymi wszystkimi przodkami. Później gdzieś, jak się rozeszliśmy po świecie, to właśnie powstał ten wariant T z tą mutacją prostowłosych. Oprócz silnej asocjacji w rejonie genu TCHH odkryto też kilka innych bardzo ciekawych asocjacji. Między innymi w regionie WNT10A, który jest związany z dysplazją odonto-onychoskórną. No jest to pewna choroba genetyczna, ale co ciekawe, właśnie dotyczy ona często gdzieś tam skóry, na przykład paznokci czy coś, więc rzeczywiście jakieś gdzieś tam, wiecie, inne mutacje w obrębie tego genu, bądź nawet w tym genie, mogą też wpływać na produkt skóry, którym są włosy. To też być może powodować kręcenie, tak? Nie powodować choroby, ale właśnie taką inną budowę, troszkę taką suchość tych włosów. Więc no, kto wie. Kolejnym ciekawym regionem, który też jest podejrzany właśnie o powodowanie kręconych włosów, jest region FRAS1, związany z syndromem FRASA. I to znowu jest jakby taka choroba skóry. Ludzie tacy rodzą się na przykład ze złączonymi palcami. Nie ma tej przerw między palcami, albo na przykład z zarośniętymi, może nawet nie zarośniętymi, to po prostu nieotworzonymi powiekami. Czyli to też znowu jest związane ze skórą, tak? No a wytworem skóry są włosy, więc może gdzieś właśnie inna mutacja wpływać na to, że te włosy są gdzieś tam kręcone bądź też proste.
Według mnie to jest bardzo ciekawe, właśnie też pod tym względem, że być może to popiera tę tezę, że jednak kręcone włosy są jednak jakby wielogenowo określane. Być może jak na przykład macie właśnie kilka alleli, na przykład ten z TCHH, ten z fras 1, to macie bardziej kręcone włosy niż ktoś, kto ma tylko dany allel kręcenia z na przykład fras 1. Więc im więcej powiedzmy gdzieś tam różnych alleli w różnych miejscach na genomie, które powodują loki, to może macie wtedy bardziej kręcone włosy, może mniej. Ale no to znowu, to są tylko jakieś takie moje gdybania. I tutaj te właśnie wersje allelów, te różne mutacje, są, te badania były na grupie Europejczyków bądź potomków Europejczyków. Jednak podobna mutacja wystąpiła także u Azjatów. Z tym, że u nich mutacja spowodowała nie tylko to, że mają proste włosy, ale także to, że są one takie no niesamowicie gęste i grube. U Azjatów te piękne, proste włosy są spowodowane mutacją w genie EDAR. Jest to single nucleotide polymorphism, czyli w sumie tak jak w poprzednich, czyli po prostu jeden nukleotyd został zmutowany i zastąpił go inny nukleotyd i stąd też powstało troszkę inne białko w efekcie potem transkrypcji tego genu. I tutaj pierwotnym allelem genu EDAR jest allel A. Jego mają przodkowie, następnie on zmutował i powstał wariant G. I tak, ten wariant G bardzo się rozprzestrzenił właśnie w Azji, jednak jest też widoczny w krajach skandynawskich, no bo rzeczywiście, jak tam się patrzy na włosy tych dziewczyn, nawet tutaj na Islandii, gdzie jestem, to po prostu mają tak gęste, długie, ładne, proste włosy, że masakra. I tak, osoby z genotypem allel GG mają grubsze włosy niż osoby z allelem AA, a osoby z allelem AG są gdzieś po środku, czyli mają gęstsze włosy niż ci z allelem AA, ale już nie tak gęste jak ci z allelem GG. W niektórych częściach Azji prawie wszyscy ludzie mają wariant GG, więc po prostu jeżeli tam się udacie, to będziecie wszystkim zazdrościć gęstych, prostych włosów. Tutaj jako ciekawostkę macie jeszcze taką grafikę, która pokazuje właśnie to rozmieszczenie tych alleli odpowiadających za proste włosy, zarówno EDAR, jak i TCHH. A jeśli jeszcze chodzi o Azjatów, to oni mają jeszcze jeden gen, jakby im było mało, a właściwie wersję genu, która odpowiada także za zwiększony wzrost mieszków włosowych oraz właśnie za grubsze włosy. Jest to gen FGFR2. No i tak naprawdę też powstaje tutaj pytanie, dlaczego jest taka duża różnorodność, jeżeli chodzi o ludzkie włosy, w sumie po co powstało to wszystko. No i tutaj odpowiedź to jest po prostu dostosowanie się do klimatu. No ludzie w Afryce muszą mieć te silnie skręcone włosy, typu supełkowatego, ponieważ jest tam ciepło, a tutaj w głowie mamy nasze centrum dowodzenia w postaci mózgu, i nie może się ono przegrzać, tak? Po prostu nie ma takiej opcji. A takie właśnie włosy supełkowate świetnie odprowadzają wilgoć, jak woda paruje przez te takie właśnie budowę ichniejszą. Dodatkowo, ponieważ włosy supełkowate są mocno porowate, więc jakby no, mają w sobie dużo powietrza, plus w ich przestrzeniach też jest dużo powietrza, czyli tworzą warstwę izolacyjną, tak? Czyli tutaj świeci słońce, ale dzięki izolacji to ciepło no, nie dochodzi do skóry, potem oczywiście do mózgu, więc to jest taka po prostu ochrona. Dodatkowo tutaj należy nadmienić, że włosy kręcone mają mniej gruczołów łojowych. No i też dlaczego? Ano dlatego właśnie, żeby woda parowała z głowy. Musi parować woda, żeby chłodzić głowę, żeby chłodzić mózg. No dlatego też między innymi potem te włosy są bardziej suche, bo nie dość, że są porowate, czyli piją wszystko i wiecie, te włosy najbliżej skóry wypiją każdy tłuszcz, który się tam pojawi, więc ten tłuszcz potem nie będzie rozprowadzony po reszcie włosów, więc mało powiedzmy jest tej naturalnej naszej tłuszczowej pielęgnacji dla tych włosów, ponieważ ten tłuszcz się nie rozchodzi gdzieś tam dalej i dodatkowo jest go mało, bo po prostu, tak jak już wspomniałam, jest mniej gruczołów łojowych, no ale musi tak być, bo
musi głowa parować, a parowanie zapewnia nam chłodzenie. No i teraz pewnie logicznym wydaje Wam się, dlaczego gdzieś tam w krajach północnych zaczęły królować włosy proste, dlaczego ten dobór naturalny jakby wypromował te pojedyncze mutacje. No dlatego, że po pierwsze, na przykład ten gen EDAR u Azjatów jest też skorelowany z tłuszczeniem się skóry. Nawet z powieki są bardziej tłuste przy wersji tego genu, no bo na północy jest zimno. Musimy chronić naszą skórę warstwą tłuszczu, żeby ochronić ją przed właśnie tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przed mrozem, zimnem. No i to samo tyczy się głowy, tak? Trzeba ją ocieplić. Włosy proste bardziej przylegają do głowy, więc bardziej ją gdzieś tam opatulają, plus włosy proste mają też więcej gruczołów łujowych. No a łuj właśnie też ochrania te włosy. Głowę, przez to też mózg. Dodatkowo włosy proste, po włosach prostych lepiej się rozprowadza tłuszcz, więc w ogóle jest taka super hiper ochrona przeciwmrozowa. I tak naprawdę głównie o to tu chodziło, o przystosowanie do klimatu. Czy coś jeszcze chciałabym dodać w tym temacie? No nie wiem, może jeszcze trochę o na przykład obudowie włosa, ale to tylko tak szybko, że przez to, że włosy kręcone mają inną budowę, troszkę inną budowę, w sensie troszkę inaczej te włókna keratyny i inne białka, które wchodzą właśnie w budowę włosa, można powiedzieć, że włosy kręcone mają troszkę przerwy, tak po chłopsku powiedzieć, przerwy między sobą, a włosy proste nie mają przerw w tej keratynie. I teraz na przykład to też wyjaśnia nam, dlaczego zabieg keratynowego prostowania włosów działa. Dlatego, że właśnie uzupełnia te braki i jakby włos nie ma braków tych aminokwasów w tej keratynie, te wszystkie mostki dysiarczkowe są ze sobą połączone i dlatego włos się prostuje. Dobra, trochę nie wiem, czy dobrze mówię, bo jest już późno, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, że włosy kręcone, niektóre połączenia między cząsteczkami keratyny są jakby tam obluzowane, keratynowe prostowanie je łączy z powrotem, no i mamy proste włosy. Troszkę inaczej jest to w przypadku odwrotnym, czyli jak na przykład ktoś prosto włosy chce mieć kręcone włosy, to podczas ondulacji te mostki dziesiarczkowe, które łączą ze sobą keratynę, są rozrywane i łączone w inny sposób. Łączone w taki sposób, żeby ten włos się kręcił. No, więc to też jest taka budowa jakby po prostu różne są wiązania chemiczne między tymi keratynami, są ułożone w różny sposób. I to chyba tyle. Wydaje mi się, że wyczerpałam temat, chociaż wiemy, że nie do końca na niego odpowiedziałam, ale to dlatego, że naukowcy też na to nie odpowiedzieli, więc nie mam skąd brać takich informacji. No i to tyle. Dajcie znać, czy podobają Wam się też takie włosowe ciekawostki, czy chcielibyście czegoś takiego więcej. No i dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie włosy, czy loki, czy fale, czy może prościaki. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.